Przez tysiąclecia tylko nielicznym dane było decydować o losach cywilizacji. Wodzowie plemion i kapłani. Dumni admirałowie, kapitanowie okrętów. Generałowie i politycy. Wojownicy i żołnierze. Empire Earth. Hej, cześć, pragnę z wami przywitać w drugim odcinku z Empire Earth, z kampanii koreańskiej. Mamy drugą misję w naszej kampanii, która dzieje się w roku 900 przed naszą erą, czyli praktycznie ponad tysiąc lat po pierwszej misji. Misja nazywa się Starożytne Chosun. Wasadal wiedzie się coraz lepiej, populacja rośnie, a tym samym rośnie lud. Jest coraz więcej peryferyjnych osad, które przesuwają granice królestwa ku nieznanemu. Staje się jasne, że lud Tanguna nie jest sam. Wasadal w końcu spotyka sąsiadów, czy okażą się przyjaciółmi, czy wrogami. Czy możliwa jest jedność i harmonia między tymi ludami? Na pewno byłoby to możliwe, gdyby ludy te stanowiły jedną wielką i silną nację. Ale pierwszym krokiem będzie zbudowanie posterunku i zorientowanie się, kto w ogóle się na tych terenach znajduje. Naszym więc celem w tej misji będzie odkrycie cywilizacji, jakie się tutaj pojawiają, oraz to co najważniejsze, poznanie ich i sprzymierzenie się z dobrymi i tymi, którzy nie chcą się z nami sprzymierzyć, pokonanie ich. Rozpocznijmy więc sobie misję. Asadal zostało założone, rozwija się, jednak za granicami miasta leżą nieodkryte ziemie, na których mieszkają nieznane ludy. I to właśnie naszym jest celem, odnalezienie ich i poznanie. Ustanowiona przez Tanguna stolica Asadal rozwija się szybko i prężnie. Może stać się ważnym ośrodkiem handlowym lub militarnym. Tak czy inaczej, Tangun musi teraz zjednoczyć plemiona. Chociaż biorąc pod uwagę, jak to się wszystko odbywa, nie wiem, czy do końca mapka jest tutaj przedstawiona w dobry sposób, tam jak jest to przedstawione czasowo, bo wygląda na to, że to byłaby w 900 przed naszą erą roku misja, ale wydaje mi się, że to był właśnie tak jak był napis 2300 przed naszą erą, to chyba jest ten rok, w którym się to dzieje, bo w dalszym ciągu mamy tutaj bohatera Tanguna. Okej, więc przejdźmy do naszej wioski. Oczywiście wiadomo, drzewo technologiczne. Nie żeby coś, ale wolę zwiększyć sobie wojowników moich. Dobra, wy będziecie znajdź i zniszcz. Jestem narzędziem w twoich rękach. O co chodzi? Tangun tutaj. Tu mamy wieżyczki. Ciekawe, czy one same potrafią strzelać. Naszym celem będzie teraz zrobienie dużej liczby właśnie wieśniaków, żeby nasi zbierali nam żywność. Zrobimy sobie jednego kapłana. I tu powoli będziemy rekrutować sobie strzelców. Okej, widzę, że nasi ludzie samoistnie zbierają co potrzeba. No i super, znaleźliśmy Donku. Jest to skryty i agresywny naród, strzeż się. Lud Donku boi się szaki, sprzymierzy się z tobą za odpowiednią opłatą. Zawrzyj przymierze z Donku lub zniszcz wszystkie główne budynki. Okej, mamy cele misji. Tu jest Chou. Musimy zbudować drogę z Geomsung, czyli z naszego terenu, do Pyongyang. Okej. Więc jeżeli zniszczę tamto plemię, to ci się ze mną sprzymierzą. Okej, odkrywamy kolejne ziemie, już. No i dobra, trzeba zbudować drogę łączącą nasze tereny. Zerknijmy więc na naszych ludzi. Oho, coś pierdzielnęło. Zbudujmy więc sobie drugie koszary. Po drugiej stronie sobie je postawmy. Albo tu przy naszym tym. Kolejni, co wy tu zbieracie? Pole uprawne. Sobie uprawiajcie pole uprawne.
Tu nam zbierają drewno, tu mam kilku zbierających złoto, więcej złota nam nie potrzeba, ale przydaliby się nam naukowcy. Dlatego trzeba będzie kogoś wysłać na uniwersytet. I to całkiem szybko. Okej, mamy Lutshang. Duże tereny graniczą z Chinami. Lutshang szanuje duże imperia i dołączy do Tangua, jeżeli otrzyma hojny podarunek. Okej. Gdy zdobędziemy 4 terytoria, tak? Dobra, wydaje mi się, że to nie będzie jakimś wielkim problemem. Tu będziemy robić naszych wojowników z maczugami. Oczywiście ważne, że trzeba ich awansować od razu. Patrz, oni mogą nawet przejmować budynki. Tego nie wiedziałem. Jakiego surowca mamy najmniej? Cyny chyba. Cyny nasi zbierają gdzie? Tu mamy cynę chyba. Tak, tu jest cyna. No to nasi ludzie teraz będą szli zbierać cynę. Chociaż myślę, że ja tutaj wezmę im coś, po prostu zbuduję, żeby właśnie do tutaj zbierali te cynę, tak? To przyda nam się magazyn tutaj idealnie postawiony. Jestem. Oczywiście. Okej. Idź do magazynu. Ktoś mi tutaj wytwarza punkty nauki mimo wszystko. Super. Jak chodzi o korony, to zaraz będziemy też coś mieli. Jestem narzędziem w twoich rękach. Teraz naszym celem również będzie zaraz zbudowanie sobie i ulepszenie naszych terenów, zdobycie tych terytoriów. A żeby je zdobyć, trzeba zbudować tutaj właściwie jedną pierdołę. Nic nie warto. No, pozyskiwanie surowców zwiększymy. To się na pewno przyda. Czego sobie życzysz, wielki? Tak, jak chcesz. Jak sobie życzysz. Trzeba będzie zacząć powoli zajmować te terytoria. Jak chcesz. Dobra, zbudujmy więc sobie budynek główny tutaj. Na tym terenie byśmy zajęli. Jestem. Zajmiemy sobie ten teren i musimy zdobyć 4 terytoria, to nie będzie nic trudnego. Oczywiście trzecie królestwo musimy zniszczyć, niestety. Co mam zrobić? A, mogę nawet zmienić nazwę terytorium, super. Nasi ludzie się wciąż robią, robią się wciąż. Widzę, że wszystkie te plemiona między sobą walczą trochę. Zaraz sobie tutaj spojrzę na dyplomację. Tu jest dyplomacja. Nie, nie są ze mną w żaden sposób. Nic do nas nie czują. Drużyna brak i nikt nas jeszcze nie chce zniszczyć. O tyle dobrze. Co mi to da? Koszt czas budowy, to tam nic ciekawego. Okej. Okay. Będziemy musieli awansować do kolejnej ery, jeżeli nam się to powiedzie. Tak, już się robi. Jak sobie życzysz. Nie, żeby mi jakoś zależało na tych terenach, ale warto mieć 4 terytoria główne. Co mam zrobić? Zaraz surowców będziemy mieli brud. Wiedzy nam się przydadzą. Oczywiście tylko można powiedzieć, że robimy pobieżnie tych wojowników wszystkich. Okej, to będziemy mieli elitarnych łuczników. Te John. Patrzcie, budynek główny już czołg tu buduje. Oczywiście.
Cholera. Zajął ten teren. Teraz my musimy nasz zbudować tutaj. W porządku. No, skubańcy szybko zajmują te terytoria. Jestem. Miejmy nadzieję, że trochę się pokąsają, nim dojdzie do czegoś złego po naszej stronie. Niech się tłuką nawzajem, może coś na tym nawet zyskamy. Zaraz gospodarczo wyjdziemy na plus. Super. Teraz jego ulepszymy. Okej, więc teraz, żeby zająć kolejne terytorium, będziemy potrzebowali czegoś więcej. Widzę, że w tym scenariuszu mogę awansować tylko do następnej epoki. Ruszam. To mi wystarczy. Ruszam. Mam tutaj całkiem niegłupi pomysł, dzięki któremu być może uda nam się zaraz zrobić drogę na tereny wroga, znaczy na tereny naszego przyszłego sojusznika do czerwonych. Tak, już się robi. W porządku. Okej, trzeba tutaj zbudować sobie fortecę. Zbudujemy sobie na granicy terytoriów to. Oczywiście tylko jeden będzie to budował, reszta będzie budować drogę. 15 kamienia, co to jest? Okej, to nie jest jakoś dużo, ale trzeba zbudować drogę, która połączy nasze terytoria. Okej, całą gospodarkę tu już mamy praktycznie skończoną. Widzę, że drzewa nie bardzo już ma kto zbierać po tamtej stronie. Co mam zrobić? To mi wystarczy. Okej, co my tu mamy? Gospodarka wojenna weźmiemy sobie. Co mam zrobić? Mam nadzieję, że nie wywołam wojny tym szpiegiem, ale przynajmniej odkryliśmy wszystkie ich tereny. Dobra, więc ty rób tych łuczników, bo jest taniej i szybciej. A ty rób mi tych wojowników z maczugami. Dobra, kolejni cywile, gdzie oni są? Tu są. Udajemy oczywiście, wiadomo, warsztat. Jestem. Co mam zrobić? Okej, zbudowali nasi fortece. Okej, 32 punkty nauki i możemy przejść do następnej epoki. Co mam zrobić? To mi wystarczy. Okej. Tu już siedzi trzech. Dobra, trzeba zbudować kolejny uniwersytet. Gdziekolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Co mam zrobić? Nasza tutaj droga się powoli buduje, więc jak skończymy drogę, będziemy mogli już na stałe zająć te tereny. Widzisz, sobie most ktoś zbudował. I widzę, że jednym z niegłupich celów będzie posłanie naszych ludzi, przynajmniej jednego, by zbudował nam tutaj budynek główny. Trochę daleko, ale będzie to trzecie terytorium, tak? Czy czwarte już nawet. Punktów nauki mam już 15. Baczność. Tak? Patrzcie, jeszcze baczność. Lepiej mogę ich ulepszyć. O co chodzi? Ale to chyba nie w tej epoce. Jeśli mam być szczery, zaczynam się powoli przyzwyczajać do tej grafiki.
Widzę, że on tutaj ma naprawdę spore oddziały już. Oni już są chyba w drugiej epoce, a ja jeszcze w pierwszej. No muszę na razie czekać. Co mam zrobić? Okej, dobra, wy wyzbieraliście wszystkie jedzenie już. W porządku. Tak. Dlatego też teraz będziecie zbierać krowy. Human, co? Mam nadzieję, że nie nasz teren tutaj. Okej. Chow chce zawrzeć z nami sojusz. Zerknijmy więc na dyplomację. Chow, obejrzyj propozycję. Czas trwania do wojny, surowce. Dobra, akceptujmy ich sojusz. Chow jest naszym sojusznikiem teraz. I naszym celem w tej misji jest przymierzenie się z dwoma z trzech tych plemion. To ostatnie będzie chciało z nami walczyć już oczywiście. Okej, zerknijmy sobie więc na mapę i zobaczmy, co nam ona powie. Donghu jest teraz wrogi. Okej. Oh shit, ale ma armię. O co chodzi? Naturalnie. No, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że on mnie zaatakuje. Dalej, śmiało! Z tamtymi to niech on sobie walczy. Naturalnie. Mnie tutaj nic nie grozi. Rozumiem. No i sobie dali radę sami. Ja tutaj to muszę ich teraz zgrupować sobie w jakiś oddział. O co chodzi? Pod ósemkę. Rozumiem. Bo jest ich całkiem sporo już. O jebaniec. Będzie mi tu konwertował moją ludność. O co chodzi? Naturalnie. Naturalnie. O ty pierdzielony. Okej, możemy przechodzić do drugiej epoki. Do epoki miedzi. Widzę, że muszę tutaj obudować sobie wszystko, bo... tu nie ma tak dobrze. Będzie on mi tutaj robił takich harbiderów, jak to miało miejsce teraz. Okej. A my teraz możemy robić włóczników, którzy są całkiem dobrzy. Okej, co możemy postawić teraz? Mamy drogę, świątynię, to było już. A nie, czy to było? Targowisko, nie było tego, ale przyda nam się. Okej, ale to nie wszystko, trzeba zbudować też... stajnie. Ale myślę, że mając taki oddział, moi ludzie będą w stanie sobie poradzić ze wszystkim. Rozumiem. Rozumiem. Naturalnie. Dalej, śmiało. Rozwalcie ich już. Dobra, skoro chcą biec tam, to niech sobie biegną. My sobie tu zrobimy porządek. Nie widzę tutaj za bardzo czegoś, co by mi konkretnie pomogło. Naturalnie. Rozumiem. Tak. Stawać mężnie. Ale widzę, że targowisko mi się przyda, bo na naszym terenie jest problem z żywnością. Dlatego też mamy tutaj sprzedaj żywność. Właściwie to chciałem kupować żywność za sprzedawanie. Nie mogę sprzedawać złota z tego, co widzę. Ja mogę sprzedawać kamień. Mogę sprzedawać drewno. Mogę sprzedawać cynę.
A tak, bo ten teren nie jest połączony z moim terenem, dlatego teraz nie będzie mój. Dobrze. O co chodzi? Dobra, nie widzę w tym żadnego problemu. Rozumiem. Pytanie, żebyśmy teraz nam się udało tutaj. Naturalnie. Tak. Doszkolić tych naszych włóczników teraz, kilkudziesięciu, co by byli lepsi od naszych poprzednich wojaków. Co mam zrobić? I trzeba tu próbować zbudować stajnie. O co chodzi? Rozumiem. Gotuj się, nie dawać pola! Tak! O co chodzi? Naturalnie. O co chodzi? Rozumiem. Okej. Okay. Naturalnie. Mamy nową grupę teraz. Rozumiem. Widzę, że nas tutaj przeciwnik będzie harasował cały czas. Dalej, śmiało. Ale niewiele mu to da. Teraz zaraz go zaatakuję i zniszczę. Naturalnie. I w ten oto sposób powstanie nam jeszcze tylko jedno plemię, z którym trzeba będzie się dogadać. Naturalnie. Rozumiem. Naturalnie. Rozumiem. Naturalnie. Rozumiem. Dalej, śmiało. A te pozostałe dwa plemiona nam pomogą trochę. Naturalnie. Wydaje mi się, że teraz najlepiej będzie plany wojenne rozdać czerwonym. Okej, wyślijmy plan wojenny. Miejmy nadzieję, że tutaj się nasz sojusznik zgodzi na nasz plan, który wcale nie jest taki zły. I to jest właśnie fajna sprawa, bo teraz możemy dyrygować naszym przeciwnikom. Okej, więc gracz czoło odrzucił nasz plan wojenny. No szkoda. Naprawdę wielka, wielka, wielka szkoda. Szkoda, że nie możemy awansować do kolejnej epoki. Dalej, śmiało. Już? No ale... to powinno nam wystarczyć. Rozumiem. Naturalnie. O co chodzi? Mamy nasz cały oddział, dzięki któremu teraz rozwalimy mu to. I to w sumie widzę, że szybko. Naprawdę idzie to... wow. Szybciuteńko. Bo tak patrzę, nasi łucznicy mają 8 ataków, wojownicy ma czubą 6. Ciekaw jestem, ile ma włócznik. Gdzie tu jest włócznik jakiś? Włócznik. Włócznik ma 7. Ale ma zasięg ataku, a nie taki sam. To jest czymś pomiędzy właśnie tym łucznikiem, który jest najsilniejszy, i tym wojownikiem z maczugą. Zniszczymy stolicę domku, to już będzie to najmniejszy problem. Spodziewałem się czegoś lepszego po tym przeciwniku. Myślałem, że będzie ciężej, a tu zrobiłem armię i poszło. O co chodzi? Okej. Podbij Donku. Donku zniweczyli wszystkie starania o sojusz, odrzucili. Podbij ich wszystkie budynki główne. Tak, otrzyma chłodny podarunek, tak? Czy muszę mieć 4 tereny, albo dać mu 1000 jakiegoś surowca? Dobra, spróbujmy więc. Tu mamy Shang, więc zaproponuj sojusz i hojny podarunek, tak? Zaproponujmy mu 1000 złota, 500 tego, 200 tego. A, niech będzie tak. A
A, czyli nie zgodził się i nawet nie przyjął tego. O co chodzi? Czyli on stawia nam konkretne wymagania, tylko jestem ciekaw właśnie jakie, bo nigdzie to nie pisze. A, dajesz 500, 500, 500. Dobra. Dobra, nie ma problemu. 500, 500, 500. Kup trochę drewna teraz. Okej, dobra, kupmy trochę drewienka. I teraz możemy obejrzeć propozycję surowca. Tu jeszcze mniej niż mu dałem. Okej, więc Shank został teraz naszym sojusznikiem. I teraz spróbujmy zrobić sobie całą tą historię. Okej. Jak tu się to robi? Stwórz plan wojenny. No niebiescy teraz idą tu, tu, tu. Punkt docelowy. Oznaczam. Teraz stworzę punkt docelowy i C-plan dla czerwonych. No. Ok. I teraz żółci. Żółci też dostaną tak, tak, tak. Ok. Mają dwa punkty, których też powinni nam pomóc. Do swoich sojuszników. Zobaczymy, czy oni go zaakceptują. O co chodzi? Rozumiem. Naturalnie. Rozumiem. Wszyscy gracze przyjęli twoje plany wojenne. Chou przyjął twoje plany wojenne. Super. Więc teraz obydwa plemiona nas od razu wspomogą w batalii. Tu jest przygotowany już trochę, a ten już powoli wysyła swoje oddziały. Tutaj też widzę, że coś kombinuje. Ja tutaj poniszczę trochę tych budynków jeszcze. Ale myślę, że po prostu udam się już powoli tutaj. Rozumiem. I zacznę mu to niszczyć. Widzicie, nawet nie musiałem zbudować stajni. Ale i tak ją zbuduję. Bo tak. Co mam zrobić? Zobaczymy chociaż jakie jednostki mamy. Jej, nasza armia maszeruje w tempie... Nie wiem, w tempie bardzo powolnym. I o ile te początkowe jednostki są dosyć brzydkie, to ci włócznicy już wyglądają całkiem przyzwoicie, naprawdę. Okej, mamy ciężką konnicę i konnych procarzy. Zróbmy kilku takich, jednego takiego. Nasza armia jest dosyć spora. No już widzę, że nasz sojusznik zrobił co trzeba. Przywołał przywódcę gospodarczego. Ten nie wiem, kogo on posłał do walki. Obywateli? My zaraz będziemy mieli koronę gospodarczą ponownie. Z tymi koronami to jest tak, że jak my wbijemy poziom gospodarczy, to ktoś będzie musiał stracić koronę. Jeżeli nam się udają zdobyć, to wtedy ktoś ją traci. Dobra, tutaj trzeba te fortece rozwalić, bo tu mnie ma aż dwie. Idzie o wiele szybciej niż z tym budynkiem. Posterunek, by zobaczyć prognozę, no dobra. Zamieć śnieżna, to mała widoczność strasznie. I obrażenia zdawane przez naszych będą mniejsze, poruszanie się też. Nie jest to zbyt dobra pogoda do walki. Przynajmniej do ataku. Ale jak już to robimy, no to już to róbmy, tak? Dalej, śmiało. Naprawdę w miarę szybko idzie niszczenie nam tych terenów. Już nie widzę, bo on te konnice wysłał do boju. Dobra, wyślijmy tych konnych tutaj.
No, nadchodzi zła pogoda. Chociaż w takim tempie punktów nauki to już byśmy wbili kolejny poziom. Jak nie jeszcze wyższy. Byśmy wbili pewnie za 3 epoki już. A co to jest to zielone? A, dobra, ma tu plantację słoni. Co, ja serio powiedziałem plantację słoni? Nie wiem co on tu ma, ale... No, on sobie hoduje słonie na swoim terenie. O co chodzi? O co chodzi? Naturalnie. Czy mi się wydaje, czy on buduje posterunek na jego terenie? O co chodzi? Rozumiem. Czyli to więc niebiescy chcieliby miał 4 terytoria. Widzę, że nie wiem. Znaczy, no, niebiescy, których właśnie niszczę. Swoją drogą, ten kolor jest jednym z tych, które były najbardziej wykorzystywane w pierwszym Empire'ercie. Jako sojusznicy, jako wrogowie, jako wszystko. I widzę, że tutaj też coś się dzieje. Rozumiem. Naturalnie. Widzę, że oni się posłuchali i robią co trzeba. Naturalnie. Rozumiem. Rozumiem. Donku zostali zgnieceni praktycznie. Naturalnie. Nie ma właściwie o czym nawet dyskutować. Naturalnie. Nie podoba mi się strasznie ta kamerka tutaj, nie wiadomo o co chodzi za bardzo z tymi zakładkami. Rozumiem. Są już 2 oddziały całkiem spore, dzięki którym pokonanie wroga teraz nie powinno być już żadnym problemem. Naturalnie. Rozumiem. Rozumiem. W ogóle czemu ten teren w dalszym ciągu jest jego, jak stracił on tutaj swój główny budynek? W sumie dobrze, nie trzeba niszczyć wszystkiego, tylko te główne budynki. Dalej, śmiało. Miały maszyny oblężnicze, poszłoby szybciej. I proszę, czerwoni zajęli ten teren teraz. Naturalnie. A my teraz sobie pójdziemy na ich koszary. Dalej, śmiało. A później rozpierzchniemy się po całej okolicy. To mi wystarczy. Jestem jak chcesz. Budynek główny. I sobie teraz tutaj gdzieś też taki zbudujemy. No proszę, widzę, że już ten też zajął ten tereny. Co mam zrobić? Szkoda, że ci nie mogą przyjmować budynków. Ale nasi łucznicy mogą, więc mam lepszy plan. Wyślę moich tutaj piechurów, by przejęli ten budynek. O co chodzi? Rozumiem, rozumiem. O co chodzi? Chyba tylko Tangun nie może. Nasi łucznicy też mogą przejmować. Zobaczmy, czy wszyscy mogą przyjmować budynki, czy nie. To w sumie idzie całkiem szybko teraz. Ale dobra, najpierw zniszczmy to i dopiero się bawmy w takie rzeczy. Nie pozwolimy przecież, żeby ktoś nam przeszkadzał. Powiem szczerze, spodziewałem się, że ta misja będzie trudniejsza, ale z tego co wiem, jest parę trudnych misji w tej kampanii. Jak wcale takie łatwe i oczywiste nie są, jakkolwiek mogłoby się to wydawać. Okej, jedne koszary, drugie koszary. Co to uczników teraz? Okej, rozwijajmy wszystko, co nam szkodzi. O co chodzi? Naturalnie.
Okej, wy będziecie teraz zajmować budynek. Moi piechurzy teraz będą też przejmować budynek. A ty, Stangunem, będziesz niszczył koszary. Dobra, zobaczmy, jak szybko uda się naszym ludziom zająć ten budynek. O co chodzi? Rozumiem, rozumiem. Nie chcę się zajmować, niszczyć tego terenu, dlatego mam nadzieję, że go zajmę po prostu. Kto mnie wołał? Odwaga i chwała! Tak? Już się robi! Szwabo! Gotuj się, jak rozkażesz. Nie dawać pola. Nie wiem, jak on to zrobi, ale w końcu... A, wybudował fortecę jeszcze i udało mu się zająć ten teren. A my teraz zajmiemy to ostatnie terytorium tutaj naszego przeciwnika. O co chodzi? Naturalnie. Tak. Okej, dałem 160 prędkości gry. Zobaczmy, co się stanie teraz. No, idzie to już dosyć szybko. Kto mnie wołał? Strogi! Tak, już się robi! Śmierć wrogu! No, zaraz straci te tereny. W ogóle teraz te wszystkie budynki powinny automatycznie przejść pod kontrolę. Gotuj się! Szybciej gotuj się! Teraz nasi pikinierzy również będą przejmować. Czyli wszystko powinno jeszcze bardziej przyspieszyć. Miejmy nadzieję, że nasz Tangun to przetrwa. Nie widzę, że udało nam się w miarę szybko przejąć te tereny. Teraz nie chcę tylko przyspieszać tej straty lojalności, bo nie wiem, co się stanie. No i okej. Wszystko zostało zajęte. Wojna dobiegła końca. Pokój zawsze przynosi nadzieję bezpieczeństwa i dobrobytu. Wszystkie plemiona krainy zjednoczyły się w jeden naród. Hosun. Więc teraz udało nam się wszystko zjednoczyć w naród Hosun. Więc sytuacja wygląda tak, że mamy 4 tereny. 3 na dole. Jeden na północy, właściwie mam 5 terenów, bo jeden też tutaj, ale podzielony z nimi. Ale wszystko to jest teraz jednym narodem. No i co? Ja się teraz z wami będę żegnał, tylko wpierw wrócę jeszcze do menu, by zakończyć tę misję, której nawet nie zrobiłem save'a. Koronami, no to tak nam słabo poszło trochę, mieliśmy tylko jedną. W sumie najlepszy mieliśmy wynik gry i całkowity wynik. Mimo, że nic wielkiego nie zrobiliśmy. I trwało to 43 minuty. Teraz mamy kolejną misję, w której... Cóż... Zobaczymy się w następnym odcinku. Cześć!